Wzrost temperatury, intensywne opady, gwałtowne porywy wiatru. To zjawiska wynikające ze zmiany klimatu, których jednym z głównych powodów jest nadmierna emisja dwutlenku węgla. Efekt cieplarniany to zjawisko ocieplenia się klimatu Ziemi, polegające na zatrzymywaniu pewnej ilości ciepła emitowanego do atmosfery. Spowodowane jest to wzrostem zawartości gazów, głównie dwutlenku węgla freonów, metanu i podtlenku azotu. Lasy, pochłaniając część dwutlenku węgla poprzez proces fotosyntezy, zmniejszają szkodliwe efekty tego zjawiska. Panie Różu, jesteśmy w Domu Drzewa w Nadleśnictwie Milic, a to jest miejsce, które już od najmłodszych lat tłumaczy dzieciom, co to takiego leśne gospodarstwo węglowe. Tak, może nie tym najmłodszym grupom, ale takim już szkoła podstawowa, te starsze klasy, przerabiamy taki temat. Właśnie w naszych zasobach tematycznych, jeśli chodzi o zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej, jest taki temat jak leśne gospodarstwa węglowe. Panie jeszcze nie wiedzą, czy wybierać ten temat, bo też nie do końca wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale nawet jak nie jest wybrany, to i tak o tym temacie opowiadamy. Jest to program, który wykorzystuje do pochłaniania dwutlenku węgla naturalnie występujący proces fotosyntezy. Jeśli chodzi o zajęcia związane z opowiadaniem o leśnych gospodarstwach węglowych, to wygląda tak, że prowadzimy taką wykład, taką prelekcję, podpieramy się prezentacją, żeby właśnie wrzucać takie różne grafiki i fotosyntezy, i różnych zmian klimatycznych, żeby po prostu każdy słuchał, co mówimy i mniej więcej widział, żeby sobie to wyobrażać. I wiadomo, że uczniowie znają proces fotosyntezy, znają ten wzór i to wszystko, ale nie do końca jeszcze wiedzą, o co chodzi nam z tym węglem. Dlatego potem, po tych zajęciach, zapraszam całą grupę do lasu. Każdy z naszych uczestników dostaje taką taśmę. Taką taśmę wyprodukowaną przez Lasy Państwowe i taśma służy do tego, że mierzymy, ile pochłania to dane drzewo kilogramów dwutlenku węgla. I uczestnik podchodzi, wybiera sobie drzewo w lesie, idziemy w teren, wybiera sobie drzewo w lesie i mierzy tą taśmą odwód pnia na wysokości 1,30 m, czyli na tak zwanej pierśnicy i wtedy ma wynik w kilogramach, ile dane drzewo pochłania dwutlenku węgla. I muszę powiedzieć, że wtedy oni mówią: aha, to o tym pani cały czas nam mówiła i faktycznie jest to takie i teoria, i praktyka, więc zapraszam na zajęcia, a wtedy dokładniej wszystko będzie wytłumaczone. Jednym z naszych pomocy dydaktycznych w naszym tutaj ośrodku jest taka kostka. Z wyglądu niepozorny kawałek drewna, ale na której mieszczą się różne informacje, które są bardzo interesujące i które naprawdę nam pomagają, żeby wytłumaczyć, co to jest właśnie leśne gospodarstwo węglowe, a to nie jest nic innego jak redukcja wytwarzanego dwutlenku węgla. Program Leśne Gospodarstwa Węglowe realizujemy poprzez czynną ochronę gleb, ochronę terenów podmokłych, wprowadzanie podsadzeń już do istniejącego drzewostanu sosnowego. Wprowadzamy na przykład taki gatunek jak buk, dlatego że gatunki liściaste lepiej reagują na zmiany klimatyczne. Wprowadzamy odnowienia naturalne, sadzimy lasy, na przykład jeszcze wprowadzamy gatunki szybko rosnące, takie jak daglezja, ale także stosujemy odnowienie lasu metodą Sobańskiego. Cóż to jest ta metoda Sobańskiego? Metoda Sobańskiego polega na tym, że przy jednoczesnym przygotowaniu gleby wysiewa się nasiona. Jest to metoda bardzo podobna do naturalnego odnowienia lasu, ale z wykorzystaniem maksymalnym siedliska odnawianej powierzchni. Czyli krótko mówiąc, jest to ciągnik, do którego przymocowana jest sprzęt do przygotowania gleby z frezem, a na końcu jest jakby zamontowany siewnik, w którym są nasiona. I w metodzie Sobańskiego są jakby trzy sposoby tego siewu. Pierwszy siew, który jest, powiedzmy, wiosennym, dlatego że sosna naturalnie obsiewa się wiosną. I jak mówi sam autor, pan Stanisław Sobański, jest to metoda uprawy tak zwanej pod klucz, czyli w tych nasionach jest i nasiona sosny, i nasiona gatunków liściastych krzewów i drzew, które po prostu wysiewamy na danej powierzchni. Drugi sposób metody Sobańskiego polega na tym, że przy tym przy
jednym przejeździe. Przy tym przygotowaniu gleby wysiewamy tylko i wyłącznie gatunki liściaste drzew i krzewów i zostawiamy powierzchnię do naturalnego obsiewu się sosny. A trzeci sposób metody Sobańskiego, że wysiewamy nasiona gatunków liściastych drzew i krzewów, a sosnę wprowadzamy sztucznie, czyli po prostu ją tam wsadzamy. I takie są trzy sposoby metody Sobańskiego i jest ona po prostu bardzo wykorzystuje możliwości tego siedliska na danej powierzchni. Panie Bartłomieju, jaka jest idea leśnych gospodarstw węglowych? O co tutaj chodzi? Projekt ma się przyczynić do jak największego pochłonięcia CO2 przez ekosystem leśny. Ile jest w stanie pochłonąć na przykład hektar lasu? Ile dwutlenku węgla jest w stanie taki drzewostan zredukować? Szacuje się, że hektar lasu może pochłonąć nawet jedną tonę dwutlenku węgla. Ten projekt, czy on ma jakieś ramy czasowe? On jest planowany na jakiś okres? Trwałość projektu jest szacowana na 30 lat. Projekt jest realizowany w wybranych nadleśnictwach w całej Polsce na powierzchni 12 tysięcy hektarów, co odpowiada mniej więcej powierzchni miasta Toruń. Tutaj w nadleśnictwie Milicz, czy wy macie jakiś gatunek drzewa, który preferujecie i czy będziecie go w jakiejś szczególnej ilości obsadzać? Tak, od 2018 roku głównym działaniem dodatkowym w projekcie leśnych gospodarstw węglowych są odnowienia drugich pięter bukiem zwyczajnym. Od 2018 roku do 2024 roku zamierzamy podsadzić aż 335 hektarów. Według szacunków w czasie 30 lat trwania projektu 12 tysięcy hektarów lasów pochłonie dodatkowo nawet 1 000 000 ton dwutlenku węgla.